W Otore 3, a z nami Piotr Stramowski, którego kojarzę z gal LFN, gdzie biły się same panie, bywałeś tam. No wiem, że znałeś się też z właścicielami, z organizatorami, których też serdecznie pozdrawiam. Natomiast powiedz, no jak ci się podobało w Otore? Zupełnie inny format, zupełnie inna formuła walki. Dokładnie inna. Ja lubię takie nowinki. Nowinki mówię, no ale faktycznie jest to coś nowego. Podoba mi się z tego względu, no na pewno szacun za odwagę, bo trzeba mieć cojones, jak to się mówi, żeby wychodzić do takich walk, no bo konsekwencje mogą być różne. Dostać w twarz z gołej pięści to nie jest coś przyjemnego na pewno, ale co mnie zaciekawiło, no, czy to też ten właśnie format i jakby zasady, tak, że jakby ta stójka jest tutaj głównie chciana, a jeżeli jesteśmy w tym parterze dłużej niż 20 sekund, no to walka zostaje podnoszona do stójki. Brak limitu czasowego i wtedy już naprawdę widać, jak kondycja jest ważna i też właśnie to mnie ciekawiło, że zawodnicy nieraz, którzy na początku świetnie sobie radzili i wydawałoby się, że zaraz po prostu będzie po walce, jak przekroczyli ten próg już trochę tych minut, które ich zmęczyły, no to nagle po prostu włączali się jak zabawki, więc i przegrywali. Więc to tak ciekawe do obserwacji, nie? Że inne niż właśnie w MMA, jak oglądamy. I też oprawa super. Bardzo mi się podobała jakby ten motyw. Ja jestem fanem kickboksera. Jak byłem mały, to oglądałem z Jean-Claude'em Van Damme i zobaczyłem dokładnie też zobaczyłem Davida Sloana i tego i Tong Po, którzy walczą razem między sobą. I no, podoba mi się. A powiedz mi, bo ten mindset zawodników, oni tutaj nie przyjeżdżają po kasę, jak to się mówi. Oni chcą się bić, bo wygrywa tylko zwycięzca turnieju poza superfightami. I to się da odczuć poza areną. No, każdy przybija sobie piątkę, jest mega fajne sportowe zachowanie, natomiast no, w tej walce nie ma kalkulacji i chyba to jest idealne połączenie. Chyba tak, no to też zależy chyba od charakteru, prawda, no bo każdy zawodnik ma inaczej to odbiera, ale fajne, że tak się przyjęło, no bo chyba kiedyś z tego, co pamiętam, jak słabo to pamiętam, ale jak oglądałem, jak się zaczynało MMA, w ogóle wchodziło na świecie, no to wtedy jakoś było takie poczucie, że tam można wszystko naprawdę i była kategoria wagowa niesprecyzowana, no wszystko było to wolna amerykanka. Ja mam wrażenie, że poza ringiem to się przenosiło. Teraz jakoś to się ucywilizowało i ludzie się traktują, jednak uznajemy to jako sport i traktują się po sportowemu. Dzisiaj nawet, dobrze mówię, Olsen? Tak. Eric Olsen, gość z Wielkiej Brytanii, który przyjechał, no sprawiał wrażenie niezłego łobuza. Podobno jest taki, ale po walce też przyznał się, że po prostu ta Kimura go zaskoczyła i że nie przywykł do takich walk, bo raczej właśnie są to szybkie walki uliczne, a tutaj jakby w tej technice powiedział, że to go zaskoczyło i fajnie, bo też wykazał taki szacunek wobec swojego rywala. Więc bardzo sportowe zachowania. Myślałeś, że będzie więcej krwi, mniej krwi, jak sobie wyobrażałeś w Otore? Szczerze mówiąc, wyobrażałem sobie, że będzie dużo więcej. Więc i to też, co zaobserwowałem, to jest ta uważność. Zawodnicy jednak są uważniejsi, mam wrażenie, niż ci, co walczą w MMA w rękawicach. No bo chyba zdają sobie sprawę, że te petardy, które dostaną na twarz, i nie tylko, nawet chyba jeżeli chodzi o samo uderzenie, to uderzenie gołą pięścią, kością w szczękę też może uszkodzić rękę, więc jakby te ciosy też są trochę inne, nie? Widać to. Są ostrożniejsi zawodnicy. Co u ciebie, kiedy kolejne filmy? No i zapytam też o ten czynek, bo znajdujemy się blisko, wiem, że z Januszem Palikotem robicie pewien, czy współpracujecie przy różnych projektach, no jesteśmy bardzo blisko Browaru w Tenczynku właśnie. Tak, to prawda, może nawet odwiedzę Tenczynek. To na które pytanie mam odpowiedzieć? Możemy zacząć od tego pierwszego, a potem zapytamy właśnie o Tenczynek. Dobra, u mnie się dzieje teraz parę rzeczy, po pandemii wróciło. Skończyliśmy film, który trwał, zaczęliśmy go kręcić, jak się zaczęła pandemia, więc taki bardzo, bardzo niewygodny to był czas dla nas, ale musieliśmy być bardzo ostrożni wszyscy i trzymaliśmy się razem. Jest to film Pętla Patryka Wegi, gdzie miałem przyjemność, no to będę chcieli się w rolę Dawida Kostewskiego, świętej pamięci, boksera. Czyli też, też tutaj jakby temat sportu, walki, jakimś takim wielkim szacunkiem podszedłem do tej roli właśnie ze względu na to, co się wydarzyło tragicznego.
I co, no i ten film możemy oglądać w kinach, a teraz kończymy jeszcze jeden film, nazywa się Mój dług, w styczniu ma być w kinach w przyszłym roku, a teraz coś tam, jakieś projekty małe jeszcze. Będzie się działo, krótko mówiąc, a ten czynek, okowita, browar? Tak, no to bardzo fajny temat jakby i mnie o co pytasz, o moją współpracę z Januszem. Tak, jak to wygląda, bo widziałem, nie ukrywam, że kupiłem wszystkie akcje tak naprawdę z każdego projektu, więc widziałem, że super. Też jesteś zaangażowany. Nie, jak najbardziej, akcja Alembic, to jakby temat został zamknięty przez Janusza Palikota i startuje z całym projektem Alembika i będziemy mogli już niedługo się o tym coś więcej dowiedzieć, ale oczywiście startują też inne akcje crowdfundingowe, które też warto zainwestować. W ogóle to jest taki fajny temat, uważam. A ten czynnik polecam, bardzo dobre piwo. Zgadza się, ode mnie to wszystko, wielkie dzięki, no i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym wotorze. Dokładnie, tak będzie. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dzięki.